tym filmie zrobimy ćwiczenie ze strony Khan Academy. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu. Wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Mamy za zadanie wypełnić to miejsce. Liczba 5267,3 jest równa 5000 dodać 2 setki, dodać 5 dziesiątek, dodać ileś jedności, dodać 3 części dziesiąte. Ile tutaj powinniśmy wpisać? Zastanówmy się. Ta liczba to faktycznie 5000. Mamy tutaj też 5000. Dalej 2 setki. Tutaj też mamy 2 setki. 6 dziesiątek. O, tutaj mamy 5 dziesiątek, czyli 1 dziesiątkę będziemy musieli gdzieś przenieść na inne miejsce. Idźmy dalej. 7 jedności. Zapiszę 7 jedności i 3 części dziesiątych. Tutaj się zgadza. Jedyne miejsce, w którym nam się nie zgadzało, to miejsce dziesiątek. Czyli 1 dziesiątkę musimy przenieść. Jedyne miejsce, do którego możemy przenieść, to jest właśnie do jedności. Jeżeli dziesiątkę przyniosę do jedności, to będę miała 10 jedności. Tu było 7, czyli razem 17 jedności. Sprawdźmy. Zgadza się. Kolejny przykład. Mamy zapisać liczbę 20,1 na 3 różne sposoby. Tutaj mamy kolumnę dziesiątek, tutaj kolumnę części dziesiątych. Podobne przykłady pokazywałam w poprzednich filmach. W porządku. Najprostszy sposób zapisania tego ułamka dziesiętnego to zapisanie jako 2 dziesiątki, mamy 2 dziesiątki, czyli 20 i 1 część dziesiąta, czyli 1 dziesiąta. 20 i 1 dziesiąta. Mogłabym wpisać tutaj 1 dziesiątkę. Wtedy tą 1 dziesiątkę muszę przenieść do części dziesiątych. 1 dziesiątka to jest 10, czyli inaczej 100 części dziesiątych. Tutaj mamy jeszcze 1 część dziesiątą, czyli 101 części dziesiątych. Możemy wpisać, że tu jest 0 dziesiątek, czyli tą dwudziestkę całą muszę przenieść na to miejsce. O dwa miejsca w prawo przesuwam, czyli będę miała 201 części dziesiątych. Sprawdźmy. Zgadza się? I jeszcze jeden przykład, podobny do pierwszego. Musimy uzupełnić tą równość. Liczba 74,69. To jest 5 dziesiątek. Tu już nam się nie zgadza, bo powinno być 7 dziesiątek. Dodać 4 jedności. Dodać 6 części dziesiątych, zgadza się? Dodać 9 części setnych, też się zgadza. Czyli nie zgadzało nam się w tym miejscu. Tutaj 5 dziesiątek, czyli 2 dziesiątki muszą być przeniesione do jedności. 2 dziesiątki to inaczej 20, czyli będziemy mieć 24 jedności. Zachęcam Cię do rozwiązania tych ćwiczeń na stronie Khan Academy.